Teraz rozpoczniemy naukę historii naszego kraju z okresu wieku XVII. Wiek XVII to wiek wojen. Tak jak wcześniejszy wiek, wiek XVI, nazywany jest Złotym Wiekiem, tak właśnie wiek XVII często nazywa się wiekiem wojen lub wiekiem srebrnym. Nie udawało nam się już tak wiele rzeczy jak w wieku XVI, czyli w Złotym Wieku. Toczyliśmy wiele wojen, te wojny z różnym szczęściem się toczyły, przebiegały, kończyły też się raz pomyślnie, raz mniej pomyślnie dla naszego kraju. Więc jest to też wiek XVII, to też wiek, gdzie powiedzmy, że to, co dobrze działało w naszym kraju, było powoli niszczone, czyli mamy też początki kryzysu, który się objawił w wieku XVIII już z pełną mocą. Czyli mamy wiek nieco inny od wieku XVI w naszym kraju, na pewno obfitujący w wiele konfliktów, wiele wydarzeń politycznych. No i zapraszam do nauki właśnie na temat tego, co się wtedy wydarzyło, a zaczynamy od panowania Zygmunta III Wazy. Zanim sobie powiemy o jego panowaniu, a konkretnie o konfliktach jego ze Szwecją, to sobie przypomnijmy, kim byli jego poprzednicy. Przypominam, że od 1573 roku mamy w Polsce królów elekcyjnych, czyli po wygaśnięciu rządów dynastii Jagiellonów mamy królów, których wybierała szlachta podczas wolnych elekcji. Pierwszym tym władcą elekcyjnym był w naszym kraju Henryk Walezy, pochodzący z Francji, i porzucił nasz kraj bardzo szybko, jak widzisz, żeby zostać królem Francji. Później kolejnym władcą elekcyjnym została Anna Jagiellonka, siostra ostatniego naszego króla z dynastii Jagiellonów, ale szybko na jej męża i na kolejnego króla elekcyjnego wybrano Stefana Batorego, pochodzącego z Siedmiogrodu władcy. No i po okresie właśnie rządów tychże oto osób mamy okres sprawowania urzędu królewskiego przez Zygmunta III Wazę. Władca pochodzący ze Szwecji, legitymujący się takim oto herbem, Waza, czyli snopki zboża, i w tym herbie właśnie Wazów są one widoczne. Dlaczego on został akurat królem naszym, chociaż kandydatów było więcej? Zobaczymy sobie też za chwilę, kto konkretnie kandydował, ale tu mamy taką ważną wskazówkę. Widzimy drzewo genealogiczne Jagiellonów i ostatniego Jagiellona panującego w Polsce, Zygmunta II Augusta, który zmarł w roku 1572. Jego siostra to wspomniana już Anna Jagiellonka, która panowała później u boku, najpierw krótko samodzielnie, a później u boku Batorego. Natomiast jeszcze jedna siostra Zygmunta II Augusta nazywała się Katarzyna i została wydana za mąż, co pokazuje nam ten symbol nieskończoności, została wydana za mąż za Jana II Wazę. Jan Waza to król Szwecji, no i właśnie ród Wazów szwedzki tutaj się nam pojawia, czyli widzimy powiązanie Jagiellonów i Wazów, i owocem tego związku Katarzyny Jagiellonki i Jana Wazy jest właśnie Zygmunt III Waza, więc to jest powód też istotny, dla którego Polacy wybrali właśnie tego władcę na swojego kolejnego króla elekcyjnego, po prostu związki jego z Jagiellonami. Zygmunt III Waza spędził dzieciństwo w Szwecji, dorastał, młodość również tam spędził, był katolikiem, bardzo gorliwym katolikiem, co będzie miało wpływ na jego rządy. Tu widzimy go w otoczeniu rodziców w takiej sytuacji dosyć nieciekawej, ale to powiedzmy na razie możemy sobie odłożyć. Zobaczmy, jak wyglądało godło naszego kraju, kiedy rządził Zygmunt III Waza właśnie w naszych państwach, można by powiedzieć, bo mamy tutaj herb Polski, czyli oczywiście orła, mamy herb Litwy, czyli pogoń, i w środku widzimy tutaj trzy korony, a więc no, herb Szwecji. Więc tutaj widzimy, że Zygmunt III Waza, zostając królem polskim, liczył też na to, że będzie królem szwedzkim, i przez pewien czas tym królem szwedzkim rzeczywiście jednocześnie był. I świadectwem tego jest właśnie ten oto herb, który widzimy tutaj połączonych tych trzech symbole trzech państw zawierających. No jak doszło do elekcji Zygmunta III Wazy? Tutaj mamy u góry wypisanych kandydatów. Jak zwykle podczas wolnej elekcji szlachta się zastanawiała, kto powinien być władcą, starano się wybrać najlepszego kandydata. Swoje kandydatury zgłaszali też ludzie spoza Polski. No i po raz kolejny takim kandydatem był kandydat Habsburgów, bo już wcześniej próbował.
Habsburg. Tym razem mamy Maksymiliana III Habsburga jako kandydata, a więc powiedzmy, że z Austrii kandydat. Mamy kandydata po raz kolejny z Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, którym jest car Fiodor. No, mamy też kandydata polskiego, nazywanego umownie Piastem, stąd ten cudzysłów, czyli niektórzy szlachcice mówili, że powinien zostać po prostu Polak kolejnym królem, ale w sumie nie wyszedł tutaj, nie wyszła żadna kandydatura konkretna Polaka, więc tak naprawdę był poza grą tenże Piast. No i kandydatem był z przyczyn już wspomnianych wcześniej Zygmunt III Waza. Te przyczyny to związanie właśnie rodzinne z Jagiellonami, religia katolicka, która się podobała polskiej szlachcie, woleli mieć właśnie jako władcę katolika. Poza tym szlachta polska też wybierając Zygmunta III Wazę liczyła na to, że tenże król będzie kontynuował walkę o zdominowanie Morza Bałtyckiego, czyli tutaj wojnę północną, że dalej będzie prowadził opanowanie jak największej ilości wybrzeży Morza Bałtyckiego. Przede wszystkim chodziło o Inflanty, ziemie położone w południowo-wschodniej części Bałtyku, które to Inflanty my chcieliśmy przejąć w pełni, a Szwedzi też uznawali część Inflant za ziemie im należne. No tak, ale katolikiem również był Habsburg, również miał swoje atuty, również obiecywał Polakom różne rzeczy, więc doszło do tak zwanej podwójnej elekcji. W roku 1587, po śmierci Stefana Batorego, doszło do podwójnej elekcji w naszym kraju. Część szlachty uznała wszystkie atuty Zygmunta III Wazy i jego obwołała kolejnym królem, natomiast druga część szlachty zauważyła walory Habsburgów, dynastii, która wtedy rozprzestrzeniała swoje posiadanie w całej, że niemalże Europie, i właśnie obrała na naszego władcę Maksymiliana Habsburga. Sytuacja trudna, mamy impas. W związku z tym dochodzi do walk wewnętrznych w naszym kraju pomiędzy zwolennikami Wazy i zwolennikami Habsburga. Ostatecznie po stronie Zygmunta III Wazy opowiedział się bardzo wpływowy Polak, kanclerz Jan Zamoyski, też bardzo bogaty, to ten, którego trzeba sobie powiązać z miastem Zamość, to było jego prywatne miasto, on je tak naprawdę stworzył i pięknie rozbudował i rozwinął też kulturalnie. I tenże Jan Zamoyski, jako stronnik Zygmunta III Wazy wtedy, pokonał pod Byczyną w bitwie zwolenników Maksymiliana Habsburga. I ta bitwa pod Byczyną, Byczyna na Opolszczyźnie, odbyła się w roku 1588. I tak naprawdę to ona zdecydowała, że ostatecznie władzę w Polsce przejął Zygmunt III Waza, a Habsburg musiał się wycofać i obejść smakiem, jeżeli chodzi o tron Polski. Więc mamy koronację Zygmunta III Wazy na naszym tronie polskim. Bardzo szybko jednak ten związek, może nie związek, tylko relacje dobre kanclerza Jana Zamoyskiego i nowego króla Zygmunta III Wazy, ten związek się bardzo szybko rozpadł, te relacje się pogorszyły. Zamoyski nie był zadowolony z rządów Zygmunta III Wazy, nie podobało mu się wiele jego decyzji, tym bardziej, że Sejm Inkwizycyjny w roku 1592 ujawnił, że nasz król potajemnie, w tajemnicy przed szlachtą, prowadził przez pewien czas tajne rokowania z władcami habsburskimi. No i tutaj te rokowania dotyczyły też przyszłości Polski, więc to się nie podobało wielu szlachcicom, między innymi też właśnie Zamoyskiemu. W tym samym roku, kiedy Sejm Inkwizycyjny został tutaj, kiedy Sejm Inkwizycyjny ujawnił tę sprawę, w 1592 roku zmarł król Szwecji, Jan III. To oznaczało, że pierwszeństwo do tronu szwedzkiego właśnie posiada Zygmunt III Waza i że to on powinien zostać kolejnym władcą Szwecji, co otwierało drogę do Unii Państwa Polsko-Litewskiego, czyli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, właśnie ze Szwecją. I ta Unia rzeczywiście przez pewien czas, można powiedzieć, że została nawiązana, zawiązana. Natomiast było też wiele znaków zapytania stawianych przy tejże Unii naszych obu państw ze Szwecją, dlatego że mamy tutaj różnice religijne dosyć spore, bo królem Szwecji został właśnie Zygmunt III Waza, tak jak powiedziałem, bardzo gorliwy katolik, a kraje skandynawskie, Szwecja do nich się zalicza,
to kraje, gdzie większość obywateli wybrała w XVI wieku luteranizm lub inne wyznanie protestanckie. Więc tutaj Szwedzi zaczęli się bać, że król katolicki będzie starał się wprowadzić z powrotem katolicyzm w Szwecji, no, a nie za bardzo chcieli się na to zgodzić. No, kwestia też właśnie Intland pozostawała pod znakiem zapytania, bo liczyliśmy na Inflanty, na przyłączenie Inflant do Polski, a Szwedzi liczyli, że Inflanty, szczególnie ta część estońska dzisiejsza, pozostanie przy Szwedach. Więc tutaj mamy kilka takich, powiedzmy, że zgrzytów, które sprawiły, że ostatecznie w roku 1599 parlament Szwecji, czyli Riksdag, dokonał detronizacji Zygmunta III Wazy z tronu szwedzkiego, czyli w tym roku Zygmunt III Waza przestał być teoretycznie królem Szwecji. Nie mówię teoretycznie, bo nie wybrano nowego od razu. Dopiero po pewnym czasie wybrano na nowego króla Szwecji Karola IX Sudermańskiego, z którym zresztą później Zygmunt III Waza prowadził walki i wojnę. Więc mamy tak naprawdę powód do wojny polsko-szwedzkiej. Zdetronizowanie Zygmunta III Wazy, no i oczywiście sprzeczność interesów, która się ujawniła wraz z zawarciem Unii Rzeczpospolitej Obojga Narodów ze Szwecją. Wojna ostatecznie wybuchła wtedy, kiedy w 1600 roku ogłoszono inkorporację szwedzkiej części Estonii, czyli właśnie tych Inflant, do Polski. Inkorporację, czyli przyłączenie. Zygmunt III Waza ogłosił, że przyłącza te ziemię do Polski, a to oznaczało już tak naprawdę wojnę ze Szwecją. Wojna była toczona ze zmiennym szczęściem przez wiele, wiele lat, z przerwami oczywiście. I z tej wojny trzeba sobie zapamiętać kilka bitew. Między innymi mamy tutaj bitwę w 1604 roku pod Białym Kamieniem, zwycięską dla nas, i najważniejszą wojnę z tego okresu, 1605 rok, bitwa pod Kirchholmem. Bitwa, w której dowodził naszym wojskiem Jan Karol Chodkiewicz. Warte zapamiętania nazwisko hetmańskie. Tutaj widzimy pana Chodkiewicza. Bitwa pod Kirchholmem, która była wielkim zwycięstwem polskiej husarii nad Szwedami. Tutaj trzeba powiedzieć, że 3600 polskich żołnierzy, plus oczywiście tam jeszcze kilkuset innych pomagających, ale ten trzon armii naszej to 3600 żołnierzy, stoczyło bitwę przeciwko aż 11 tysiącom żołnierzy szwedzkich, plus jeszcze też do tego trzeba doliczyć osoby towarzyszące tym żołnierzom w walce, więc ogromna przewaga liczebna Szwedów i jednocześnie ogromne zwycięstwo Polaków. Mimo tej różnicy 3600 przeciwko 11 tysiącom, wojnę wygraliśmy my. Mało tego, nasze straty to zaledwie kilkaset osób, a straty Szwedów, różnie tutaj się podaje, ale niektóre źródła podają, że te straty mogły wynieść nawet około 8 czy nawet 9 tysięcy żołnierzy z tych 11 tysięcy, które stanęły do bitwy. Czyli no, można powiedzieć pogrom. Zresztą husaria już wcześniej udowadniała swoją wartość militarną, a w bitwie pod Kirchholmem tylko to potwierdziła. Doszło do tego, że Szwedzi, w ogóle wojska najemne, które się też podczas wojen często zaciągały, żeby walczyć po której ze stron za pieniądze, wojska najemne Szwedzi też, jak wiedzieli, że mają walczyć przeciwko husarii, to często żądali potrojenia żołdu, czyli zapłaty za służbę, bo wiedzieli, że z husarią sytuacja no, robi się bardzo, bardzo nieciekawa, jeżeli trzeba się zmierzyć. To zwycięstwo było na tyle istotne, że jak widzisz, zawarto szybko rozejm, który na chwilę uspokoił sytuację wojny pomiędzy Polską a Szwecją. Jak wyglądał taki husarz, który no, w XVII wieku jest podstawą polskiej kawalerii? Jest to ciężko zbrojna kawaleria polska, husaria, słynna na całą Europę wówczas. Można powiedzieć, że w większości bitew niepokonana. Tak jak można było już wcześniej wnioskować, husaria potrafiła wygrywać bitwy, nawet jeżeli przeciwnik był liczebniejszy i to wielokrotnie od naszego wojska. Oczywiście mamy tutaj te pióra słynne husarskie, kontrowersyjne bym powiedział, bo
Niektórzy historycy uważają, że tych piór nie zakładano podczas walki. Inni uważają, że te pióra miały płoszyć konie przeciwników. Osobiście nie chcę mi się w to wierzyć, żeby tak było. Akurat tym świstem swoim rzekomo miały świstem powietrza miały płoszyć. No ale nie rozstrzygam, tylko zaznaczam, że są kontrowersje z tymi piórami, ale tak czy siak jest to symbol na pewno husarii, chociażby taki w sztuce, bardzo rozpoznawalny. Husarz miał taką długą kopię, jak widzisz, kopia była często dłuższa od pik, jakie stawiano przeciwko husarii na polu walki, dzięki czemu ta kopia mogła dosięgnąć pikiniera, zanim jego pika zagroziła husarzowi. Husarz oczywiście był opancerzony, miał też do walki w bliskim kontakcie szablę umocowaną u boku. Zwróć uwagę, że ta kopia zakończona jest chorągiewką, której końcówki są rozdzielone. To nie jest przypadek. To jest po to, żeby jadąc z prędkością powiedzmy 50 kilku kilometrów na godzinę, taki husarz pochylał tą kopię i podczas jazdy ta chorągiewka bardzo, powiedzmy, że była szarpana przez powietrze i te końcóweczki rozdzielone się miotały na boki i to wszystko miało płoszyć właśnie konia wroga, który widząc takie ruchy dla niego nieznane, mógł właśnie czuć zagrożenie, mógł mieć wrażenie, że więcej na niego się zbliża ludzi czy zwierząt niż w rzeczywistości. Podobny efekt miała wywołać ta powiedzmy, że peleryna, ta skóra lamparcia, jaką często husarze zakładali, centkowana. Te centki też miały sprawić, że koń przeciwnika, widząc te centki zbliżające się na niego, koń miał mieć wrażenie, że atakowany jest przez jakieś dzikie zwierzę, którego nie zna być może. Te centki też, tak powiedzmy, że powodowały taki efekt migotania w oczach zwierzęcia, więc to wszystko też miało na celu takie rozproszenie, spłoszenie konia przeciwnika. Konie wbrew pozorom zwierzęta bardzo płochliwe. Więc tak wyglądała husaria, tak się prezentowała. Sposób walki to już zupełnie temat na osobne zajęcia, a w tej chwili niestety musimy iść dalej z materiałem. Zobaczmy, gdzie te walki były toczone. Tutaj mamy Inflanty, mamy Morze Bałtyckie, tutaj mamy Gdańsk, taki punkt można powiedzieć orientacyjny dla nas i przesuwamy wzrok na północny wschód, mijamy Żmudź i jesteśmy w Inflantach. Mamy Inflanty i ta północna ich część, zwana Estonią, to jest to miejsce właśnie, które stało się powodem do wojny polsko-szwedzkiej. Mamy Szwecję, mamy Estonię. Mamy Biały Kamień, mamy tutaj Kirchholm, czyli miejsca już wymienione wcześniej. Pod Kirchholmem bardzo ważna bitwa i mamy zaznaczoną datę tejże bitwy. Czyli w tym rejonie te strzałki pokazują, gdzie toczyły się walki w tym pierwszym okresie wojny polsko-szwedzkiej. Natomiast jeżeli się przyjrzymy teraz okolicą właśnie Gdańska, to zobaczymy późniejsze daty bitew i miejsca zaznaczone tych bitew, czyli widzimy, że wojna toczyła się dalej już na Pomorzu Gdańskim. Ale zanim dojdziemy do tego momentu, to zobaczmy, co się dzieje wewnątrz kraju po tym pierwszym okresie wojen ze Szwecją. Otóż nasza szlachta nie jest zadowolona z tego, że wybuchła wojna ze Szwecją. Nie jest też zadowolona z tego, że nasz król próbuje wprowadzać jakieś elementy rządów absolutnych do naszego kraju, czyli próbuje pogwałcić demokrację szlachecką. Między innymi nasz król próbuje wprowadzić dziedziczność tronu, ponieważ chce zapewnić władzę swojemu synowi, jednemu, a potem drugiemu. Nie jest pewny, czy szlachta wybierze w wolnej elekcji jego potomków na kolejnych władców Polski, więc próbuje to zrobić z automatu, aby to się stało automatycznie, czyli próbuje wprowadzić dziedziczność tronu. Oprócz tego, tak jak już mówiliśmy, ciągle próbuje utrzymywać kontakty z Habsburgami. Do tego dochodzi ślub jego właśnie z Habsburżanką, który ma umocnić ten sojusz, co również się nie podoba dużej części szlachty, która woli się nie wiązać z tą dynastią, bojąc się wchłonięcia przez tą dynastię w przyszłości, bo rzeczywiście Habsburgowie potrafili połknąć wiele ziem, obszarów, również państwowych, poprzez związki małżeńskie, o czym już wiesz. Nie podobało się to też niektórej części szlachty, że prowadzi właśnie wojny ze Szwecją, ale też z Kozakami, nasz władca. Nie podobało się to, że się ubiera na modłę zagraniczną, a nie po polsku, nie w stroje szlacheckie, typowo polskie, tylko ubiera się modnie, tak jak to we Francji się noszono wtedy, czy na terenie Rzeszy Niemieckiej. Nie podobało też się szlachcie częściowo to, że
interesuje go alchemia, że jakieś tam dziwaczne rzeczy robi, jakieś doświadczenia obserwuje. No i nie podobało też się to, że Zygmunt III Waza lubił grać w piłkę. To był sport wtedy w Polsce uznawany za jakieś tutaj no, dziwactwo. Więc nawet to było powodem do tego, żeby go skrytykować. Ostatecznie wszystkie te rzeczy zlały się i przeważyły te rzeczy polityczne i doszło do pierwszego w XVII wieku rokoszu. W XVII, bo już wcześniej o rokoszu się na pewno uczyłaś o rokoszu tak zwanym wojnie kokoszej, o rokoszu z okresu rządów Zygmunta Starego. Tutaj mamy pierwszy rokosz w wieku XVII, zwany rokoszem Zebrzydowskiego, od nazwiska Mikołaja Zebrzydowskiego, który stanął na czele tego rokoszu. Ponieważ już rokosz się pojawił wcześniej na lekcjach, to już wiesz, że rokosz to bunt szlachty przeciwko królowi. No i tenże bunt miał też postać militarną. Doszło do starć pomiędzy rokoszanami, czyli wojskiem rokoszowym, a wojskiem wiernym królowi. I rokoszanie zostali rozbici w bitwie pod Guzowem w 1607 roku i ten, tak naprawdę ten rokosz się wkrótce później zakończył. Czyli rokosz się nie udał, król zatrzymał władzę, ale musiał się wycofać no, z tych ciągotek właśnie w stronę absolutyzmu. Tego nie mógł już dalej forsować. No a my wracamy do wojny ze Szwecją, bo to się wydarzyło w międzyczasie. Zobaczmy teraz, co się dzieje w drugiej dekadzie i w trzeciej dekadzie XVII wieku, jeżeli chodzi o wojnę polsko-szwedzką. W 1617 roku rozejm został zerwany i wojna toczy się dalej, dlatego że nowym władcą Szwecji został Gustaw II Adolf, którego też pewnie już skojarzysz, z okresu wojny 30-letniej, znakomity dowódca szwedzki, ponieważ on miał wielki talent do prowadzenia bitew, no, uważał, że jest w stanie wojnę z Polską kontynuować z sukcesem dla Szwecji. Stąd mamy wznowienie. No i na początku, jak widzimy, udawało się rzeczywiście Szwedom wygrywać bitwy. W 1626 roku przegraliśmy pod Gniewem. W roku następnym taka bitwa na remis pod Tczewem pomiędzy Polakami a Szwedami. Następnie mamy bitwę morską pod Oliwą, która jest zwycięstwem Polski, już ewidentnym. 1627 rok, bitwa morska, dowodzi nami admirał Dickman. Ciekawe nazwisko. No ale my idziemy dalej. I dwa lata później, w 1629 roku, mamy bitwę pod Trzcianą, gdzie dowodzi nami hetman Koniec Polski. I tę bitwę również wygrywamy. Czyli końcóweczka tego okresu wojny ze Szwecją jest na naszą korzyść. I w tym samym roku, kiedy mamy bitwę pod Trzcianą, decydują się kraje walczące na zawarcie rozejmu w miejscowości Altmark. Ewentualnie możemy używać też polskiej nazwy Stary Targ. Czyli w Starym Targu albo w Altmarku mamy rozejm podpisany na 6 lat. W wyniku tego rozejmu mamy takie ustalenia, że Inflanty jednak pozostają w rękach Szwedów, czyli tutaj niekorzystne dla nas rozstrzygnięcia tego rozejmu. I drugie, jak najbardziej niekorzystne dla nas, Szwedzi mają prawo pobierać, zgodnie z tym rozejmem, z postanowieniem rozejmu, Szwedzi mają prawo pobierać cło w wysokości 3,5% od towarów, które przechodzą przez Gdańsk. Tak jak mówiłem, jak oglądaliśmy mapę, ta druga część wojny ze Szwecją toczyła się również na Pomorzu Gdańskim, czyli niekorzystne tak naprawdę dla nas warunki. Kilka lat później zmarł Zygmunt III Waza, dokładnie w roku 1632 mamy śmierć Wazy, natomiast Szwedzi wykorzystują też ten moment i wznawia się wojna polsko-szwedzka na chwilkę, bo już w 1635 roku znowu mamy zawarcie pokoju w Sztumskiej Wsi, czyli po tym okresie, kiedy minął rozejm, mamy na 6 lat, prawda, czyli 29 do 35, akurat 6 lat mija, więc Szwedzi jednak szybko kończą ten konflikt i zostaje zawarty pokój w Sztumskiej Wsi, który nieco zmienia postanowienia tego rozejmu wcześniejszego. Pokój zostaje zawarty na okres 26,5 lat. Pokój w Sztumskiej Wsi znosi pobieranie cła w Gdańskiego przez Szwedów, czyli to jest dla nas korzystniejsze rozwiązanie, czyli nie musimy już oddawać pieniędzy Szwedom w postaci cła nałożonego na handel gdański. Natomiast kwestia Inflant pozostaje bez zmian, czyli Inflanty, tutaj na żółto zaznaczony ten obszar Inflant,
tą żółtą linią, Inflandy zostają przy Szwedach, przy Szwecji, czyli no, nie udaje nam się tych ziem wywalczyć w tej wojnie. Natomiast jeszcze jedna sprawa pozostaje nierozstrzygnięta, czy Wazowie, bo Zygmunt III Waza już nie żyje, ale żyje jego syn, jeden i drugi, więc czy Wazowie mają prawo tytułować się królem Szwecji, czy też nie? Więc ta sprawa zostaje nierozstrzygnięta, a to zwiastuje, że będą wybuchały pomiędzy naszymi państwami kolejne wojny.